Gdzie też tata tego napis... Co umie? Co? Co? Co umie? Nic. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przewzięła, szablę odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Dąbrowski do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak mogę jeść tylko frytki. Miałeś tak? No. Artujesz? No. Co to jest za posiłek? Dobra. Ziemia. Jacek nie je samych frytek, je teraz sałatkę. Dwie nawet są na śniadanie. Z ogóra, z pomidora i jabłka. Cebuli nie dodaję, czosnku nie dodaję. Mhm. Będzie później z japy. Mm-hmm. O, a trzeba zrobić jeszcze treningi, a do tego druga surówka kolesła. Dobrze, to teraz tak, bo Jacek zrobił sobie sałatkę z pomidora i ogórka i na 100% będzie informacja, oj, nie łączy się pomidora i ogórka, ponieważ w ogórku są i jest substancja, która zabija witaminę C, to znaczy tą rozpad robi tej witaminy C, która znajduje się w pomidorze. Otóż, drodzy Państwo, Jacek suplementuje też witaminę C. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. No właśnie, tam czasami przynajmniej. Dodatkowo je inne warzywa i nie zawsze łączy te smaki. Dodatkowo w pomidorze jest stosunkowo mało tej witaminy C, a smak ogórka i pomidora jest dobry czy niedobry? Bardzo dobry. Dokładnie. Smak dzieciństwa. I przypomnijmy sobie, że pomidor to nie jest sama witamina C, więc tak naprawdę nie trzeba tego patrzeć na jeden składnik i zaraz eliminować to połączenie. Jest to super połączenie i od czasu do czasu można sobie zjeść, nic się złego nie stanie. Tak jak ja pamiętam z podstawówki, kiedyś przyszła do nas pani dietetyk i robiliśmy sałatki i... Jedna sałatka była najlepsza, w której był właśnie ogórek i pomidor połączone, ale była naprawdę przecudowna. I wyobraźcie sobie, że na apelu ona powiedziała, że to jest karygodny błąd. I oni zajmują ostatnie miejsce. Już zdyskwalifikowana była ta sałatka, bo nie łączy się pomidora i ogórka. No ja, to było tak dobitne stwierdzenie, że tak nie można. To była tak skarcona ta drużyna, że to było w podstawówce, a ja to pamiętam do dzisiaj. Więc wyobraźcie sobie, jak mocne są czasami komunikaty o takie pierdolety. No. A jednocześnie ciekaw jestem, czy ta pani dietetyk kiedyś zjadła McDonalda. Całego? Z budynkiem, cementem, cegłami. Dobra. Ale pamiętajcie, że nie ma co się tego bać, ale jeść różnorodne warzywa i będzie wszystko git. A jeśli wam to smakuje, no to ja nie widzę przeszkód. Hej, nie skręcamy z trasy! Marcel! Pierwszy. Bardzo ładnie. Co pan robi? Nagrywam cię. Ich też. O! Najszybszy! Piąteczka. Proszę pana, ten Mindas mi tam na kasę. Dobra. O! Wszystko okej? Dobra. Piąteczka. Działają. Dobiegną czy nie dobiegną?
Leci, Michał, świetnie. Jeszcze nikt. Nie, Marcel trochę skrócił trasę, więc ma w tej kwalifikacji się nie dolicza. Miał swoją kwalifikację, a więc ty jesteś pierwszy. Piąteczka. Jestem zero. Marcel jest poza kwalifikacją, więc ty jesteś drugi. Piąteczka. Dobrze. Mama! Złapa was szalejna mamę? Mama! Ja jestem piąteczka, bardzo ładnie. Mama! Trzeci, bardzo ładnie. Mama! Miałeś inną trasę. Jesteś zero. Ej, piąteczkę trzeba przybić. Jeszcze czas leci. Michał! Piątkę trzeba przybić, żeby metę zaliczyć. Mama! No i niestety, jak to czasami bywa, złapałem gumę. Musiałem wjechać gdzieś na jakieś szkło, no i niestety rowerek 3 km spaceru mi się należy. No cóż, tak to czasami bywa. Jacek w kuchni piecze chleb. Drążdże? Dzik w kuchni. Co za chleb pieczesz? Pszenny drożdżowy z dodatkami. Aha, na pszennej pełnoziarnistej mące. Jeszcze coś robisz? Dzisiaj już tylko to. Dobrze. Jutro pewnie jeszcze coś pokroju ubogiego piernika. Czyli bez przypraw piernikowych i innych pierdół. Morzek. Morusek. Żeby politycznie się zgadzała nazwa. Dobrze. Rozpocznijmy. Zobaczmy, czy teraz jeśli nagrywamy, to jest drugi. Trzymaj! 6, 7, 8, 9, Wiktor, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jak pan się czuje? 18, 19, 20. Dzień dobry. 21. Witaj, Stasiu. Jestem Maciek. Ale tam do Stasia mówiłem, ale chciałem... Cześć, Maciek. Dobrze, jest siła z niego. Stasiu, dawaj. O, dobrze. Takie. Na hasło trenera Blue należy się zebrać przy niebieskich czapeczkach, jeżeli będzie yellow, przy żółtych. One są rozsypane. Zobaczymy waszą spostrzegawczość. Ustawiamy się w rzędach przy czapeczkach. Ustawiamy i na waszą bądź yellow ustawiamy się przy... Można się dzielać, go! Prawie wszyscy zrozumieli. Mamy. Dobrze. Dobra. Zamrożony. Ej, panowie, połóżcie to na podłożu, dobra? Dawaj. Skupcie się, panowie, co się dzieje?